Dobrze, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie w Babilsu Centrum Synagoga na kolejnym spotkaniu o żydowskim Nowym Roku i chyba jak najbardziej na czasie, bo ten żydowski Nowy Rok jest bardzo blisko, więc za chwilę to święto, ten czas będzie miał miejsce. Państwo już, ja widzę te same twarze na wykładach, ale przedstawię. Pani doktor Halina Postek, kierownika działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego, wykładowczyni akademicka, od lat zajmująca się tematami związanymi z styką z Żydami. No i dzisiaj właśnie opowie nam o żydowskim Nowym Roku, Rosh Hashanah. Już nie przedłużam, oddaję głos pani doktor. Dzień dobry państwu. Pozwolą państwo, że ja będę siedziała i obsługiwała laptop. I przepraszam od razu, że będę patrzyła tutaj, a nie w stronę państwa, na co mi zwrócono uwagę, że tak robię, ale jakoś nie dowierzam technice i nie do końca wiem, czy to, co ja mam przed oczyma, jest tym samym, co państwo widzą. Tytuł mojego wystąpienia został mi zaproponowany przez panią Olę Markiewicz i on brzmi właśnie w ten sposób: o żydowskim Nowym Roku, Rosh Hashanah i stworzenie świata. A brał się ten pomysł na opowieść o Rosh Hashanah z takiego powodu, że tak jak pan Daniel powiedział, już wkrótce, bo w piątek wieczorem, 15 września, będziemy obchodzić święto Rosh Hashanah, czyli żydowski Nowy Rok, który potrwa do 17 września wieczorem. Ale jak za chwilę państwu powiem, to święto jest w gruncie rzeczy o wiele bliższe niż piątek, bo tytuł, który ona zasugerowała, zawiera w sobie pewien błąd. Mianowicie Rosh Hashanah nie jest świętem stworzenia świata. Jest świętem stworzenia człowieka, a jak wiadomo z Biblii, człowiek został stworzony nie na początku, tylko pewnego dnia, tam w konsekwencji różnych innych stworzeń. Więc od stworzenia człowieka liczy się czas. Przedtem czasu nie było, bo no nie było takiej potrzeby. Więc Rosh Hashanah tak naprawdę jest świętem, który upamiętnia stworzenie człowieka, a jak państwo za chwilę usłyszą, właściwie nie człowieka, a ludzi. Bo z naszymi przekonaniami dotyczącymi stworzenia świata i człowieka wiąże się kilka nieporozumień translatorskich. To znaczy hebrajskie słowa mogą znaczyć coś innego niż w tych tłumaczeniach, które dostaliśmy przez Septuaginta i potem naszego księdza wujka i innych tłumaczy, i w które tak kanonicznie wierzymy czy przyjmujemy, mimo że już współczesna nam Biblia poznańska tłumaczy inaczej, tłumaczy bliżej oryginału i tak oddaje pewne sensy, których nie widać w tym kanonicznym tłumaczeniu. Ilustracje do każdego slajdu będą pochodziły z prac izraelskiego artysty Ori Shermana, nieżyjącego już. One były dopasowane przeze mnie tak troszkę na moje wyczucie, to znaczy nie starałam się tłumaczyć hebrajskich tekstów, które tam są przy niektórych tych planszach, więc mam nadzieję, że udało mi się dobrać te właściwe do właściwych. Żeby mówić o początku roku, będę chciała odwołać się do takiego konceptu kalendarza żydowskiego, który jest troszkę innym typem kalendarza niż ten, do którego przywykliśmy, czyli kalendarz gregoriański. Kalendarz żydowski jest kalendarzem księżycowo-słonecznym. A co powoduje pewną komplikację dotyczącą liczenia dni, bo dni w roku księżycowym jest mniej niż w roku słonecznym. Nie chcę w to wnikać, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Chodzi o to, że tradycja żydowska uznała, że tę różnicę, która wynosi 210 dni co 19 lat, będzie uzupełniało się w ten sposób, że raz na 2 albo 3 lata doda się dodatkowy miesiąc, bo problem był w tym, żeby utrzymać
pewne święta, które wypadały w określone pory roku, w tych samych porach roku. To znaczy, żeby nie iść wyłącznie kalendarzem księżycowym, tak jak robią to muzułmanie, tylko trzymać jakby tego związku też z porami roku. I dlatego te dodatkowe lata przestępne i dlatego niekiedy dodaje się jeden miesiąc, to jest akurat ostatni z tych miesięcy, Adar, to znaczy dodaje się Adar drugi, żeby wyrównać tę różnicę 210 dni w skali 19 lat. To nie jest aż tak ważne dla tego, co będę dalej mówiła, ale chciałam pewien problem zaznaczyć. Na slajdzie widzą Państwo nazwy miesięcy. One w nawiasie oznaczone są te miesiące naszego kalendarza, które mniej więcej odpowiadają miesiącom kalendarza żydowskiego. Jak Państwo widzą, liczenie tych miesięcy zaczyna się, ta rozpiska zaczyna się od miesiąca Nisan. A nowy rok, Rosh Hashanah, to jest pierwszy dzień miesiąca Tishrei, czyli miesiąc Tishri, miesiąca, który jest mniej więcej w środku tej tabeli. Skąd się bierze ta różnica? Otóż bierze się stąd, że Miszna, czyli część Talmudu, a Talmud jest komentarzem do Tory, czyli najświętszych pism judaizmu. W Misznie Rosh Hashanah mówi się o tym, że istnieją cztery początki roku. Cztery. I jeden z nich to jest właśnie Nisan, pierwszy dzień Nisan, który jest początkiem roku liturgicznego. Kolejne nas nie będą interesowały, to jest wyjaśnione, początek jakiego roku to jest właśnie miesiąc Elul i miesiąc Szwat, a właściwie jego 15 dzień. Skupimy się tylko na miesiącu Tishrei, ale widzą Państwo, że już tutaj jest pewna niezgodność w decyzji dotyczącej tego, od kiedy liczyć ten nowy rok. I przyjęło się w tradycji, że rzeczywiście pierwszy dzień miesiąca Nisan to będzie nowy rok liturgiczny, natomiast pierwszy dzień miesiąca Tishrei to będzie nowy rok, powiedzmy taki cywilny, cokolwiek to słowo miałoby znaczyć. I w jaki sposób mędrcy okresu rabinicznego wyjaśniali, dlaczego to ma być Tishrei, a nie inny miesiąc? No więc właśnie dlatego, że w Księdze Bereshit, czyli Księdze Rodzaju, jest mowa o tym, że to jest czas, kiedy ziemia wydaje trawę, ziele rodzi nasiona i dojrzewają owoce. Oczywiście trzeba rozumieć, że to się dzieje w ziemi Izraela, a nie w Europie, w związku z tym troszkę inaczej to wygląda. No i jak rabini przekonują, ten czas to jest właśnie miesiąc Tishrei, czy Tishri. Przepraszam, ja się nauczyłam mówić Tishrei, ale oczywiście obie wymowy są prawidłowe. Zatem pierwszy dzień miesiąca Tishrei, jak o tym mówi Księga Kapłańska? Co się ma wtedy zdarzyć tego dnia? To są oczywiście słowa Boga. W miesiącu siódmym, czyli siódmym od liczenia, od pierwszego miesiąca, czyli od Nisana, w miesiącu siódmym pierwszego dnia tegoż miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołany trąbieniem święte zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. Nic więcej. Znaczy wiadomo, że tu ma być jakiś dzień uroczysty, mają być składane ofiary, ma być to dzień odpoczynku, ale jak dalej ten dzień traktować, nie mówi się w tym miejscu. Dalsze wskazówki znajdziemy w Księdze Licz. Ja już nie będę tego czytała. Tutaj mówi się o tym, jak mają wyglądać ofiary tego dnia, ale dalej nic więcej nie wiemy. Mamy składać ofiary, jest to dzień wyróżniony. Jak on jest nazywany?
pojawiają się w Torze różne nazwy tego święta. Szabatowe upamiętnienie dźwięku szofaru. Tak? Pojawia się ta nazwa trąbienie w pierwszym fragmencie. Albo wręcz Yom Teruah, czyli dzień dźwięku szofaru. Czym jest szofar, za chwilę powiem. Przejdę tylko przez te nazwy. Yom Hadin, dzień sądu. Zaraz powiem też dlaczego. Albo dzień pamięci, dzień rozpamiętywania, czyli Yom HaZikaron. No i ta polska nazwa, którą najbardziej chyba znamy, to jest Święto Trąbek, czy Trąbki. Co to jest ten szofar? To jest róg koszernego zwierzęcia. Najczęściej jest to róg barani, w taki szczególny sposób wygięty, w który dmie się już od początku miesiąca poprzedzającego Tiszej, czyli już miesiącu Elul, w którym się właśnie znajdujemy. To dźwięk szofaru ma być takim dźwiękiem, który zapowiada pierwszy dzień Tiszrej, czyli taki dzień, który rozpoczyna dzień rozrachunku. Dzień, w którym dokonujemy przeglądu naszego życia, a właściwie przeglądu ubiegającego roku. Oceniamy swoje zachowanie wobec Boga i wobec bliźnich. Czyli jest to taki dzień właśnie sądu, bo ten sąd nad nami jest dokonywany tego dnia. I dzień rozpamiętywania, czyli pamięci o tym, co zrobiliśmy. Widzą Państwo od razu, że to nie jest taki nowy rok, jak w tradycji, no powiedzmy nawet nie chrześcijańskiej, ale takiej tradycji świeckiej, kiedy jest to dzień imprezowania, cieszenia się, że mamy o rok więcej, ale też być może cieszenia się z tego powodu, że jakaś czysta karta przed nami jest. W tradycji żydowskiej Rosh Hashanah, który też jest radosnym dniem, takim dniem, w którym no właśnie mamy tę nową szansę, ale przy tej radości jest jeszcze ten element refleksji, ten element, w którym musimy zdać sobie sprawę, że odpowiadamy przed Bogiem za nasze uczynki. W tradycji żydowskiej nie ma takiej instytucji jak spowiedź, czyli nie idziemy do kogoś i nie opowiadamy o tym, że zgrzeszyliśmy i nie dostajemy rozgrzeszenia. Tradycja żydowska wymaga, żebyśmy właśnie w okresie między Rosh Hashanah a Yom Kippur, który jest takim dniem jakby podsumowującym ten początek nowego roku, żebyśmy ten czas wykorzystali na to, żeby poprosić tych, wobec których, no nie używam słowa zgrzeszyliśmy, bo to nie jest żydowskie słowo, ale tych, których uraziliśmy albo zawiniliśmy w jakiś sposób wobec nich, żeby ich przeprosić i uzyskać przebaczenie. Przepraszamy też Boga, z którym jest o wiele łatwiej, bo Boga przeprosić wystarczy w ten sposób, że głośno wypowiemy, to głośne wypowiedzenie to jest widu, wypowiemy głośno, za co go przepraszamy i on nam z pewnością wybacza. Trudniej jest wybaczyć, uzyskać przebaczenie od bliźniego, bo trzeba przyjść i przyznać się niekiedy to rzeczy, których ten bliźni nie jest świadom, że coś takiego się stało. No i stanąć twarzą w twarz z osobą, którą w jakiś sposób skrzywdziliśmy czy uraziliśmy. I temu służą te dni między Rosh Hashanah i Yom Kippur, temu właśnie, żeby przygotować się na sąd. Ten pomysł, że Bóg sądzi ludzi, to nie jest pomysł typowo czy tylko żydowski. To jest pomysł, który był popularny na Bliskim Wschodzie. To, co jest innego w tej żydowskiej tradycji niż na przykład w tradycji babilońskiej, to jest fakt, że Bóg w tradycji żydowskiej jest jeden. Babilończycy wierzyli, że jest taki dzień w roku, kiedy bogowie,
czy wielu bogów zgromadza się i osądza ludzi. Dla Żydów to jest jeden Bóg, który decyduje o tym, jakie będą losy człowieka. Te decyzje boskie są zapisane w trzech księgach. Jedna księga to jest ta księga, do której zapisani dostaną ci, którzy są prawdziwymi cadykami, czyli takimi, którzy nie grzeszyli w ogóle, takimi, co do których nie ma wątpliwości, że to należy im się to życie na następny rok. Kolejna księga to jest księga tych, którzy nie zasłużyli na to, żeby być zapisanymi, czyli tych odrzuconych. A księga środkowa to jest księga dla pozostałych, to znaczy taka, co do której Bóg jeszcze nie zdecydował, które imiona w nią wpisać. W związku z tym mamy szansę przez te 10 dni uzyskać wpis do tej księgi niezdecydowanych. I takie życzenia składają sobie Żydzi w Rosh Hashana, obyście byli zapisani w Księdze Życia i opieczętowani na dobry rok. Czyli mamy szansę, musimy, czy powinniśmy ją wykorzystać. Dlaczego uniwersalny charakter tego święta? Większość, jeżeli nie wszystkie święta żydowskie, skupiają się na wydarzeniach historycznych, powiązanych trochę z cyklem rolniczym. Żydzi byli pasterzami, rolnikami, więc te święta, podobnie jak w polskich tradycjach, były związane z cyklem prac rolniczych. I te pozostałe święta mają właśnie taki podwójny charakter. Są historyczne, odwołują się do pewnych wydarzeń z historii żydowskiej, ale jednocześnie rolnicze. Oczywiście jest też taki charakter mistyczny tych świąt, ale one dotyczą narodu żydowskiego. Natomiast Rosh Hashana to jest święto uniwersalne, ponieważ Bóg sądzi wtedy wszystkich ludzi, nie tylko Żydów. To jest święto, któremu podlegamy wszyscy, decydując o tym przyszłym losie nas na przyszły rok. I tak jak Państwu powiedziałam na początku, zwykle tego dnia mówimy o tym, że jest to rocznica stworzenia świata, to tak się przyjęło. Natomiast to tak naprawdę jest dzień, w którym Bóg zakończył stwarzenie świata, czyli stworzył neszamę, czyli duszę człowieka. Dopiero od tego momentu możliwe było obliczanie czasu. W II wieku naszej ery rabin Józef ben Halafta obliczył, że świat został stworzony w roku 3761 przed naszą erą. Te obliczenia są dokonywane w ten sposób, że pododawał liczbę lat wymienionych w torze bohaterów. No i wyszło mu właśnie tyle, na co inni mędrcy rabiniczni się zgodzili. Co więcej, rabin Józef ben Halafta ustalił, że to był 7 października, 3760 roku przed naszą erą. I ten dzień jest powszechnie w judaizmie przyjmowany jako dzień stworzenia neszamy, czyli stworzenia człowieka, co oczywiście daje taką możliwość, że nawet najbardziej religijni Żydzi mogą powiedzieć, no ale to nie jest tak, że świat istnieje te 5874 lata, bo taki będzie za chwilę kolejny rok kalendarza żydowskiego, bo to, co było przed stworzeniem człowieka, mogło trwać miliony lat, prawda? My obliczamy tylko od tego momentu, kiedy się pojawił Adam i Ewa. Jeśli byśmy podążali za tym, co przyjął rabin ben Halafta, to
Proces tworzenia rozpoczyna się nie pierwszego dnia miesiąca Tishrei, czyli, a 5 dni wcześniej, czyli 25 dnia miesiąca poprzedzającego Tishrei, czyli Elul. Czyli tak naprawdę dzisiaj wieczorem będzie ten 25 dzień miesiąca Elul i od tego dnia odliczamy 6 dni, bo 6 dnia został stworzony Adam, zostali stworzeni Adam i Ewa, czyli pierwszy dzień miesiąca Tishrei i to będzie pierwszy dzień, ale drugiego roku, bo pierwszy rok no to był ten rok, kiedy jeszcze nie było ludzi, prawda? W związku z tym te obchody stworzenia świata warto już dzisiaj wieczorem zacząć. Przejdę teraz do Tory i do dwóch opowieści o stworzeniu świata, bo myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że Tora zawiera dwie nie do końca zgodne ze sobą wersje tego samego wydarzenia, czyli tego, jak Bóg stwarzał świat. Pierwsza wersja nosi grecką nazwę Hexaemeron, co podkreśla ten fakt, że w tej wersji opisuje się stworzenie świata przez Boga w ciągu 6 dni. Druga wersja, którą za chwilę będę omawiała, właściwie umożliwia taką interpretację, że Bóg stworzył świat w jeden dzień. To znaczy tam nic nie mówi się o 6 dniach, nie ma w ogóle tego odliczania. No i tutaj napisałam Państwu to, co Państwo doskonale wiedzą, jaka była kolejność stwarzania. Myślę, że z tyłu też widać to, na co jest, to nie będę czytała. No w każdym razie 6 dzień to jest dzień, w którym stwarzany jest człowiek i zwierzęta lądowe. Ten opis stworzenia, który zawarty jest w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, nie różni się od takich opisów, które były przyjmowane na Bliskim Wschodzie, bo zbliżone były przyjmowane zarówno przez Sumerów, jak i mieszkańców Mezopotamii. Różnicą jest monoteizm Biblii. To, o czym już Państwu mówiłam, że Tora zakłada, że biblijny Bóg działa w pojedynkę. Nie ma tam wielu bogów, nie ma tam walki bogów między sobą, nie ma walki z potworami. Jest po prostu Bóg, który świadomie, aktem wolnej woli, decyzji, planuje stworzenie świata i stwarza go. I to jest to, co zawiera właśnie ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Ja tutaj umieściłam fragmenty z tłumaczenia Izaaka Cyrkowa, to jest Tora, która, no ale opis jest oczywiście taki sam, w sensie niedosłownym, ale to samo wydarzenie opisuje. Tu jeszcze pokazałam Państwu taki podział, w którym jest jedna część pokazana stworzenia, takiej jakby bazy stworzenia i w drugiej części, czy kolejne dni, to było jakby uzupełnianie tego, co było taką, no właśnie tym szkicem stworzenia. Bóg ozdabia świat w te kolejne dni. I co się dzieje w drugim rozdziale, który nie do końca jest zgodny z tym pierwszym. Nie ma żadnej kosmologii, nie ma mowy o tym oddzieleniu światła od ciemności. Jest mowa o człowieku, o naturze człowieka, o relacji między człowiekiem a Bogiem. Jest mowa o tym, jaka jest relacja między mężczyzną a kobietą, co wynika jakby z opisu stworzenia kobiety. I to chciałabym też skupić się. Tu też są te fragmenty, ale nie myślę, że nie będziemy ich czytać, które z Cyrkowa pochodzą, a opisują właśnie tę wizję stworzenia. Tutaj wypisałam różnicę między tymi wersjami. Widzą Państwo, że kolejność stwarzania, jakby pojawiania się pewnych w
faktów jest inna w pierwszej księdze i inna jest w drugiej. A teraz chciałabym przejść do czegoś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, mianowicie o tym, jak przedstawia się w tych dwóch opowieściach stworzenie kobiety. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tradycyjnego tłumaczenia, które mówi, że Ewa powstała z żebra Adama, prawda? A rabini okresu talmudycznego widzieli, że to wcale tak nie musi być. To żebro to jest słowo, które w języku hebrajskim brzmi cela i ono ma podwójne znaczenie. Ono znaczy żebro, ale znaczy też bok albo stronę. I w całej torze, jeśli pojawia się cela, to pojawia się w tym znaczeniu drugim, czyli znaczy bok. Kiedy opisywany jest miszkan, czyli ten namiot wyznaczonych czasów, o którym wczoraj mówiłam, to mówi się o boku namiotu i używa się słowo cela. I to zasugerowało taką interpretację, że w gruncie rzeczy w opisie stworzenia człowieka nie chodzi o to, że Bóg wyjął żebro z ciała Adama, tylko o to, że Bóg oddzielił, odłączył boki Adama i Ewy. Czyli ta wizja stworzenia kobiety to byłaby wizja rozdzielenia takiego tworu hermafrodytycznego i uczynienia dwóch osób z jednej. Rabini jeszcze to tłumaczyli w ten sposób, że ten obojniak byłby zbyt doskonały, że Bóg się obawiał trochę tej doskonałości i postanowił oddzielić. To jako żywo przypomina koncepcję, która jest obecna w uczcie Platona. Kiedy mówi się o tym, że człowiek był właśnie stworzony obojniakiem, a potem nastąpiło to rozdzielenie i teraz zadaniem jednej części jest poszukiwanie drugiej, żeby jakby dobrze skomponować się, tak jak to było przed tym rozdzieleniem, żeby trafić na tę swoją połowę. To jest dokładnie ten sam koncept, że na początku mieliśmy do czynienia z istotą, która była takim tworem obojniaczym i potem dopiero stworzono kobietę i mężczyznę, czy Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. I jest takie tłumaczenie rabina Saszy Pecharicza, który tłumaczył po Cylkowie na nowo jakby Torę, uważając, że tłumaczenie Cylkowa jest trochę przestarzałe i to brzmi u niego w ten sposób. Bóg wprawił człowieka w stan głębokiej nieświadomości i ten zasnął. Wziął jeden z jego boków i zamknął ciało w tym miejscu. Przebudował Bóg ten bok, który wziął z człowieka w kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Czyli Sasza Pecharicz, współczesny rabin, tłumaczy to słowo nie jako żebro, tylko jako bok. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy trop, bardzo ciekawa interpretacja. I kolejny problem translatorski wiąże się ze słowem Adam, które jest tłumaczone jako człowiek, ale w hebrajskim to słowo znaczy też ludzie. To nie jest powiedziane, że to jest pojedynczy człowiek. Więc być może to właściwe tłumaczenie powinno brzmieć w taki sposób, jak jest u Pecharicza i też we wspomnianej przeze mnie Biblii Poznańskiej. Mianowicie jest w ten sposób przetłumaczony ten fragment o stwarzaniu człowieka. I rzekł Bóg, uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas, niech władają rybami morza i ptactwem nieba i domowymi zwierzętami i wszelkimi płazami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich, stworzył mężczyznę i kobietę. Zatem Bóg nie stwarza człowieka, lecz ludzi od początku. Czyli nie ma tej jakby tej pośredniej roli kobiety. Ona jest stworzona jednocześnie z mężczyzną.
powinna mieć jakby te same prawa co mężczyzna. Kolejnym ciekawym wątkiem translatorskim jest użyty w opisie stworzenia kobiety zwrot hebrajski Ezer Kenegdo, co po hebrajsku znaczy, że stworzył Bóg kogoś do pomocy. I znów tłumaczenie Cylkowa, to najstarsze polskie tłumaczenie, brzmi: niedobrze, aby pozostał człowiek samotny, uczynię mu pomoc odpowiednią jemu. A w Biblii Poznańskiej tak ten fragment jest tłumaczony. I rzekł Bóg: niedobrze, by człowiek był sam, uczynię mu pomoc, jak gdyby jego odpowiednik. To nie jest to samo, prawda? To nie jest pomoc w sensie niewolnika, który będzie mu pomagał, tylko pomoc, która tego samego słowa używa Tora, kiedy opisuje Boga pomagającego Izraelitom. Czyli to nie jest ktoś, kto jest służącym. To jest ktoś, kto ma większą siłę i ta siła zostaje wykorzystana do pomocy słabszemu. Czyli kobieta jest stworzona nie po to, żeby być służącą mężczyzny, tylko żeby go wspierać, ale jako ta silniejsza. Co też w ogóle nie jest oddawane w tych klasycznych tłumaczeniach, prawda? To, myślę, jest bardzo ciekawy wątek, o którym mało się mówi, a warto powiedzieć. Kolejny problem, który też jakby przyjmujemy do wiadomości, a nie zastanawiając się nad możliwymi interpretacjami, to jest wątek tego, jak powstał świat, to znaczy z czego on został zbudowany, bo przyjmujemy jako absolutny pewnik, że Biblia, Tora zawiera koncepcję creatio et nihilo, czyli stworzenie świata z niczego, prawda? To jest taki pomysł, który wcześniej nigdy się nie pojawił w żadnych koncepcjach greckich, filozoficznych, nie ma czegoś takiego. No i tak właśnie było i już w Torze jest ten pomysł. Co jest nieprawdziwą interpretacją i co jest interpretacją późniejszą? Bardzo długo Księga Rodzaju dawała interpretatorom takie możliwości wyjaśnienia stworzenia, że Bóg tworzy świat z czegoś, że istnieje jakaś bezkształtna materia, która dopiero jest formowana, jakaś pustka, która czeka, aż Bóg tchnie w nią życie. Nie nic, tylko właśnie cokolwiek. Skąd ten pomysł? Otóż użyte przy opisie stworzenia słowo bara, czyli czasownik tworzyć, znaczy tyle, co przyciąć, nadać kształt, zatem zakłada istnienie jakiegoś materiału. Jak istniał jakiś materiał, no to nie było stworzenia z niczego, prawda? To samo słowo nasuwa pomysł, że tu musiało chodzić jednak o coś innego. Oczywiście, że znajdują się już takie interpretacje wcześniejsze, na przykład druga księga machabejska. Pada w niej takie zdanie, że Bóg stwarza z niczego świat i że ród powstał w ten sam sposób, ale to naprawdę nie jest ani powszechne, ani jakby takie oczywiste. W XII wieku Mojżesz Majmonides, który jest najwybitniejszym teologiem, filozofem żydowskim, napisał czy wymienił 13 zasad wiary, taki must be, to znaczy każdy Żyd musi w to wierzyć. I tam jest takie zdanie, w których mówi się o tym, że trzeba wierzyć w istnienie Boga, ale nie ma ani słowa o tym, że trzeba wierzyć, że świat został stworzony z niczego. Czyli to wcale nie jest ani konieczne, żeby być dobrym Żydem, ani konieczne, żeby interpretować Księgę Rodzaju właśnie w taki sposób. Pojawiła się nawet koncepcja wśród rabinów, że świat został stworzony
światła, który okrywa Boga niczym płaszcz. I to światło jest pratworzywem stworzenia. To jest jeden z wielu pomysłów, pokazujących, że ta dyskusja właściwie włączała się w taką tradycję rozważań filozofii greckiej. Grecy nie znali pojęcia stworzenia z niczego. Jak czytamy Arystotelesa, czy czytamy Platona, czy nawet późniejszego Plotyna, nie ma tam w ogóle takiego pomysłu, że coś może powstać z niczego. Arystoteles mówił o pierwszym, czy nieruchomym poruszającym, ale był sobie nieruchomy poruszający i była ta materia pierwotna. Platon tak samo mówił o demiurgu, który miał świat idei i miał materię, której realizował ten świat idealny. Plotyn mówił o tym, że świat powstaje w ten sposób, że z jedni emanują inne emanacje, czy wyłaniają się inne emanacje, no ale musi istnieć coś przedtem, tak? Nie ma czegoś takiego, że nie było nic. W związku z tym ci pierwsi rabini, którzy interpretowali stworzenie świata, byli jakby zaznajomieni z tymi greckimi koncepcjami i w tym kręgu się poruszali. No i właśnie, jeżeli z niczego, jeżeli jednak przyjąć to z niczego, to jakie są argumenty za tym, że świat powstaje z niczego? Jest jeden podstawowy argument. Jeżeli przyjmiemy, że świat został stworzony z niczego, to dajemy Bogu ogromną władzę i takie możliwości, których nie ma żaden człowiek, prawda? Bo zrobić coś z czegoś, no mniej więcej każdy z nas potrafi. Mniej lub bardziej udana jest to rzecz, ale jak mamy jakiś materiał, to potrafimy ukształtować ten materiał. Ale zrobić coś z niczego, no to jest taka sztuka, której żaden człowiek nie posiadł. I oczywiście, jeżeli damy Bogu taki predykat, czy damy mu taką możliwość, to ten Bóg staje się czymś o wiele wyższym niż człowiek i o wiele mocniejszym niż człowiek. No i zaczęły się takie interpretacje, które próbowały właśnie tę nicość, czy to nic jakoś zrozumieć, bo o wiele łatwiejsza jest ta grecka koncepcja. Tak? Było coś na początku, Bóg kształtował i mamy świat. To, co by miało znaczyć to, że Bóg stwarza coś z niczego? No to musiało istnieć jakieś nic, które było Bogiem, tak? No i tutaj wchodzimy na taką bardzo cienką, znaczy taką grząski grunt, tak? Cienki lód, bo jak to Bóg był niczym? Pojawia się w średniowiecznej żydowskiej tradycji takie zdanie, nie dociekaj, co było, zanim powstał świat. To znaczy, daj sobie spokój, tak? Te rozważania doprowadzą cię do tego, że albo zwątpisz w istnienie Boga, albo zwariujesz, albo no, zostaniesz też taki nieprzekonany do niczego. W związku z tym, że jednak no, zabronić człowiekowi myśleć jest bardzo, bardzo trudno, no to mistycy żydowscy zaczęli jednak szukać jakiegoś rozwiązania. I w XVI wieku pojawia się najwybitniejszy chyba mistyk żydowski, Isaac Luria, który wymyśla ideę cimcum. Cimcum to jest też hebrajskie słowo, które oznacza wycofanie, skurczenie się, czy wejście w samego siebie. To idea cimcum miałaby opowiadać o tym, że Bóg po to, żeby zrobić miejsce dla istnienia świata, wycofał się ze świata, to znaczy jakby skurczył się, pozostawiając właśnie no to nic, to miejsce po sobie, ale tak nie do końca nic, bo w tym miejscu po sobie były też elementy boskie. Nie chciałabym wchodzić w mistykę żydowską, ale to jest ważne dla mistyki żydowskiej, że to było miejsce jednak nie takie do końca
bez niczego, no ale w każdym razie było to puste miejsce i dopiero w tym pustym miejscu mógł zaistnieć świat. I tak naprawdę to pierwszy akt stworzenia, zdaniem Lurie i jego wyznawców, nie był skierowany na zewnątrz, a do wewnątrz. To znaczy Bóg, stwarzając świat, musiał się wycofać ze świata i dopiero potem zacząć go budować. I tak naprawdę to jest jedyna koncepcja, która w jakiś dla mnie przekonujący sposób wyjaśnia ten pomysł stworzenia świata z niczego. To znaczy taki sposób, który unika wszystkich możliwych zarzutów czy ślepych uliczek, a wyjaśnia coś, co Żydzi chcieli przyjąć jako ten pomysł dający Bogu przewagę nad człowiekiem, że właśnie stworzył z niczego. Co więcej, moim zdaniem tutaj jest też bardzo ciekawy pomysł, który zwalnia Boga z odpowiedzialności za zło istniejące w świecie. Bo jeśli jest tak, że Bóg się wycofał i dał to pole do zagospodarowania człowiekowi, to znaczy, że Bóg nie odpowiada za zło. Każda taka teoria, która przyjmuje istnienie doskonałego Boga, musi się mierzyć z tym pytaniem unde malum, skąd zło w takim razie? Jeżeli Bóg jest dobry, wszechmocny, to co się dzieje na świecie? A tutaj Luria mówi, no była pustka, wszedł człowiek i powstaje zło. Powstaje dobro, ale powstaje też zło. Więc Bóg z tym wiele wspólnego nie ma. Na tym chciałabym skończyć, ponieważ zostałam poproszona o to, żeby przyspieszyć i mówiłam bardzo szybko i mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć, a teraz może Państwo mają jakieś pytania, na które ja będę umiała odpowiedzieć. Bo to... Tak, proszę Państwa, zachęcam do zadawania pytań, bo też nie jest tak, że czas nas goni, więc jest czas teraz na pytania, jeśli ktoś ma, proszę, proszę mi śmiało. Jest czas na dyskusję. Ja mam jedno pytanie, nie znam ani hebrajskiego, ani widzisz. Czy słowo dzień w Biblii, czy też ma różne interpretacje? Nie, jom. Nie. Czy to jest jedno z Nie, jest jedno. Dzień? Tak, jest jom, słowo jom. A definicja dnia? Definicja jest taka, która się pojawia w to, że pierwszy dzień stworzenia to jest i był wieczór, i był ranek dnia pierwszego. Co to znaczy? Że pierwszy był wieczór. Czyli dzień liczy się od zachodu słońca i Żydzi konsekwentnie tak liczą dzień, czyli dzisiaj wieczorem zacznie się 25 dzień miesiąca Elu, czyli pierwszy dzień stworzenia. Tak, chociaż... No tak, od zachodu do zachodu. No nie, pewne posty są 25-godzinne, nie 24-godzinne. Rzeczywiście inaczej jest ta doba halachiczna, a inaczej taki dzień w sensie astronomicznym. No tak, to nie do końca, nie zawsze jest to samo. Ale jeśli chodzi o to liczenie dnia od wieczora, to jest właśnie dokładnie to, co jest w Księdze Rodzaju napisane. Co przyjęli Żydzi, a nie przyjęli chrześcijanie. Bardzo proszę. Ja nastąpiła taka refleksja, że ten rok, nowy rok żydowski trochę się pokrywa z nowym rokiem liturgicznym w chrześcijaństwie. Ja nie znam kalendarza liturgicznego chrześcijańskiego, ale żydowski Nowy Rok też ma związek z kalendarzem liturgicznym żydowskim, bo po święcie Jom Kippur i jeszcze są następne święta, w ogóle ten miesiąc jest bogaty w święta i jest święto Simchat Tora, czyli Dzień Radości Tory. To jest dzień, kiedy kończy się czytanie całej liturgii i następnego dnia jest jakby od nowa. Nowe otwarcie. Tak, nowe otwarcie. Więc jeżeli jest podobnie w chrześcijańskiej liturgii... Nie tyle nadanie, tylko chodzi o samą cykliczność. Że od nowego roku się, tak? Jesienią się? A z jakim świętem to się wiąże? Chrystus Króla, prawda? Tak? Bardziej
No to znaczy bardzo jest ciekawe to, jak głębokie są wpływy tej tradycji żydowskiej na chrześcijańską. To o tym się nie mówi, ale są. Są święta też. A to, że my obchodzimy Wigilię w przeddzień Wigilii, no to jest dokładnie to, o czym mówiłam, że dzień zaczyna się w nocy, prawda? To, że można chodzić na msze święte już w sobotę wieczorem i to jest zaliczane do mszy świętej niedzielnej, no to jest dokładnie ten koncept żydowski, prawda? A te tak zwane sądne dni, to takim odbiciem, to są rekolekcje. No też na może dnia. tak, może i tak być. I tak jeszcze, żeby dorzucić, to wreszcie zaczynają w tej chwili jasno nas przyjmować, że całość, to co jest, w Starym Testamencie, no to inaczej nie można tego traktować jako całość. Musimy odpocząć. No Żydzi by mieli inne zdanie na ten temat. Nie, chodzi o to, żeby... O chrześcijanie, tak? To chrześcijanie. Nie, no jasne. Tak. Tak. To jeśli nie mają Państwo pytań, to bardzo dziękuję za udział w tym wykładzie. Zapraszam na postek. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. I teraz jeszcze parę słów o kolejnych elementach programu o godzinie 16. Zapraszam Państwa na spacer po wielokulturowym Zamościu, spacer będzie ze mną, więc proszę się zaopatrzyć w dużą porcję kawy, innych trunków. Wiem, że Państwo na stolikach inne trunki też leją w te kubeczki do kawy. Spotykamy się o 16 przed synagogą, a o 19, proszę Państwa, o 20 koncert żydowskich pieśni. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję.